Szanowni Państwo, z ogromną radością mogę zaprosić, poinformować o tym, że Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu już po raz trzeci organizuje mikrokonferencję w ramach dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programu Doskonała Nauka. W ramach projektu zorganizowaliśmy konferencję dotyczącą chorób świnianek, diagnostyki i leczenia nowotworów świnianek. Kolejna konferencja, którą zorganizowaliśmy, to kwalifikacje do wszczepiania implantów ślimakowych. A dzisiaj spotykamy się w związku z tematem bardzo ważnym, interdyscyplinarnym, malformacji naczyniowych u dzieci. Ze względu na to, że część tych malformacji naczyniowych znajduje się w obrębie głowy i szyi, to właśnie Katedra i Klinika Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi razem z dziecięcym oddziałem naszej kliniki organizuje tę konferencję. W obrębie głowy i szyi lokalizowane są w jakiejś części malformacje naczyniowe, które pojawiają się u dzieci. A interdyscyplinarność to obecność naszych wykładowców, ale także i słuchaczy. To są tematy, które interesują zarówno chirurgów dziecięcych, jak i naszych hematologów dziecięcych, radiologów, którzy uczestniczą w projekcie w etapie diagnostycznym, no i laryngologów, którzy diagnozują, ale także leczą dzieci z takimi chorobami. Interdyscyplinarna, bo są z nami osoby, które są zainteresowane problemem malformacji naczyniowych, naczyniaków u dzieci. Są to i chirurdzy dziecięcy, i koledzy hematolodzy. I razem będziemy dyskutować o tym, w jaki sposób diagnozować i leczyć naszych najmłodszych pacjentów z tymi chorobami. W ramach Doskonałej Nauki korzystamy z projektów mikrokonferencji, przyznajemy również mikropoświadczenia. Jest to bardzo ważne, bo podnosi edukację, podnosi kwalifikacje, powoduje, że możemy realizować samokształcenie w różnych tematach, uzyskując mikropoświadczenia. Takie odznaki, które kolekcjonujemy i pokazują one nasze umiejętności i kompetencje. Dlatego jeszcze raz z radością zapraszam na trzecią z cyklu konferencji organizowanych przez naszą klinikę. Kolejna, czwarta, już niedługo będzie dotyczyła realizowanych w Katedrze i Klinice Otolaryngologii badań populacyjnych projektu PICTURE. Bardzo serdecznie zapraszam.